Czekajcie, bo te są znaczki, gdzie są te do uratowania? Kurtyzany? Live. Zróbmy to od razu, jak jest noc. Hej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Tak. Żaden nie dostał? O nie, złe gra. Pomóż mi, krasy ludzie! Wynoszę się stąd. O, podniósł tym razem ten miecz. A, brak miejsca już. Nie, to jest inne. Magazyn też. Czekajcie, to jest cały quest? A, tak, to jest cały quest. Ale te dwa questy chyba też są w nocy. W magazynie coś mówili i chyba to też. Podejdźmy, zobaczmy. Wykonamy od razu. Które to jest? To chyba. Ciężko powiedzieć. Opuszczony dom, więc... O ja pierdziele! Co tu się w dupę dzieje? No ta, miały być te. Ale papierowe te duchy. Ej, my chyba przelewelowaliśmy, widzowie. Nie ma z nich luta. O ja pierdziele, co to w dupę? Ty! Dobrze szło. Level aż wpadł. Black Bloom. Pal se na słuchaweczki i na chillku, nie? Albo odpocznij jeszcze. Jest czas. No spokojnie. Ale Igni jest opa. Level. Czekajcie. Co to był za mob? Nie mamy z nich luta, tylko trupi jad. O kurde, nie wiem czy jest zmarnowany, no ale luj.
Trudno. Grawier. 100 gigabajtów neta zużytych już mobilnie. Jezus Maria. Na te podróże twoja. Codziennie po 500 kilometrów. A da się samo audio na Twitchu, czy nie? Żeby mnie zeżarło. Czy takiej opcji nie ma? Tak, książki muszę, no. Kupowałem książki właśnie, ale na tego moba nie kupiłem, bo zlecenia nie było. Czekajcie, to jest na dole? Chyba tak. 10 do 10 giga. A, okej. Okay. 10 ci odnowią? 2 dni. No ale lipa, lipa. Strasznie dużo w ogóle, 100 giga zużyte. Ja pierdzielę. Ej, szczerze, mogę zabijać bezdomnych? W sensie tych ludzi, co tu są. Czy będzie odpowiednik Lorda Andra? Ale lepszy rys niż nic. Do dzieła. Ej! 5 typa? Czekaj, ten jeden tu jest kapitan? Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko Wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że Wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie. Brawo, dzięki, 29 lat. Cześć, on mi o tym gadał, ta, bo już mi się porypało. Nie no, on mi o tym nie mówił, ktoś inny. Teraz pytanie. Czy coś z nim gadać? On mi dawał questa, jak go bym zabił. Mi się nie opłaca drugiego, widzowie, bo on daje questy, nie? Prawda. Widzicie? Nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości. O, radzi sobie. Będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli Javed się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się. I to wkrótce, jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Javed i wiedźmińskie tajemnice. Albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego Salamandry. Javed już mi nie ufa. Nie wiem, gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem. Wyjechał gdzieś. Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się. Nic nie wiem. Przysięgam na grób matki. Zatrzymaj tego potwora. Przecież jesteś stróżem prawa. To będzie morderstwo. Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć? Nie. Już wychodzę. O tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie, uwiń się szybko. Salamandro! Ginąć! Kurde. Palę was! Iść! Iść! No. Masowe podpalanie ludzi, to mi się podoba. Tu jeszcze? Nie. Wszystko.
Nie ma szafek, nie ma nic. Ej, nie mogę tu wyjść. Ej, a to nie on. On już pewnie u siebie. Dobra, to chyba te questy wykonane. Co, idziemy do rana spać? I pooddajemy wszystkie te questy chyba, nie? Tak to widzę. Sporo questów jest do oddania. Gdzie to ognisko? A level byliśmy racja. Ej, srebrnego nie zdobyliśmy. To nie mogę. Tu wszystko. A tego też nie mogę. Igni. Hard to luj. Srebrny coś może dodać. Wiecie co? Zróbmy może srebrnym tak. Ale srebrny ogólnie jakiś OP jest. O, wrażenia, gdy przeciwnik jest podpalony. Fajna. Szybki to mamy dość mocno ulepszony. Dobra. I teraz do rana pośpimy. No to najpierw te questy tu powykonuję. Poddaję te wszystkie questy, bo jest dużo. Do grabarza na start. Jest dość niedaleko. A nie, do niej na start. Wróciłeś. Dzięki za pomoc, mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami jaka miejscowe chłopaki. Zapłata? Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawy we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów. Chyba, że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Czyżby karta? Nie jestem materialistą. Nie jestem materialistą. Dobra księga mówi, że żadna zasługa nie powinna pozostać bez nagrody. Rozgłoszę w mieście, ile dobrego dla nas zrobiłeś. Jasper, aktywacja. Pilnie, każda pracująca dziewczyna usłyszała o tobie. My, kurwy, mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. To miłe. Co? Raczej trudno cię z kimś pomylić, ale cwaniaków nie brakuje i pewnie któryś będzie próbował podszyć się pod ciebie. Więc umówmy się, że jakby co wręczysz dziewczynie kwiaty. I dziewczyna będzie wiedziała, kim jestem? Bez ochyby, bo sposób jest niezawodny. W mojej długoletniej karierze nie słyszałam jeszcze o przypadku, żeby ktoś wręczył dziwce kwiat. Bywaj. Ja pierdziel. Co tu się w dupę dzieje? Nie mogę. No nie mogę w dupę z tego. Dobra, to tego. Ale z każdej będzie kwiatek? Znaczy się kwiatek mam dać, ale czy z każdej będzie karta? Bo ja z jedną już się waliłem. Czekajcie, tu. Tu najpierw sprzedać itemy. Może przyjaciel. Cztery dychy, dycha. I teraz tak. O, runa to jest do srebrnego miecza. Tak. Quiff Ledera. Kurde, i teraz co on kupi? Strasznie dużo mam gówno itemów. Dobra, weź ten naszyjnik ode mnie. Bursztyn to jest tani, zostawimy na prezent.
To jest lekki. Słaby alkohol, to się przyda. Kurde, nie mam pojęcia, co mam sprzedawać. Naprawdę. Ja pierdzielę w tyłpę. No nie mam pojęcia, co selać. Zara mnie popieprzy. Mogę rzucić? Proszę. No on wody też nie kupuje. Lepszy. Runy w karczmie, a to się respi w przyszłych karczmach jest ta sama skrzynia jakby? Czy nie? A tak, okej. Okay. No to mogę pochować. O co chodzi? Tak, dziękuję to no. Będziemy grali. Ale raczej nie na premierę. Nie zdążymy chyba, bo Wiedźminy 3 będą przecież. Ja w sprawie ogłoszenia. Słucham. Przyniosłem 6 garnków psiego sadła. Nie wiem, czy zdążymy. No 12 dni, ale to wątpię. Sadło przyda się do konserwowania drewna na trumny. Oto twoja zapłata. Wiedźmin poczeka, trójka myślisz? Zależy ile czasu będzie do trójki przed Wukongiem, no. Czemu mam mu coś dawać? Bo nie pamiętam. Ja mu coś dawałem. Dobra, czekajcie. Jakiego my jeszcze questa mamy? Na groble? Czekaj, nie. Z Vincentem można pogadać. A nie, wiecie co? Pójdźmy dać... Tu chyba to jest obok, nie? No, całe miasto trzeba przejść. Luj. Idziemy do tego chłopa dać fistech. Też był na to quest. No ulepszyłem Igni. Czy to? A ja tego nie mam nauczyć. Aby wrzucić wzmocnioną wersję znaków, ciśnij i przytrzymaj. A, okej. Okay. Czekaj, w innych też tu jest do kupienia? Nie. Tylko w znakach. Potem pójdziemy do kapitana, bo on i tak jest obok. A no, ulepszymy sobie to, ulepszymy. Ulepszymy sobie te wszystkie rzeczy. Ale zaraz questy trzeba powykonywać. Vincent jest, Sultan. Bywaj. Ja mam różne zęby i tak dalej. Czaj. Nie wiem, czy jak mu teraz dam, to nie będzie za szybko. Wcześniej udałem i się nie zaliczyło. Masz wystarczająco wie... Gdzie? Tam, gdzie mam kilka... Pytaj. Wiesz coś o tym więźniu z Salem? Nawet jeśli... Może dasz się jakoś przekonać? Może... Aha, dobra, czyli teraz mu dać. Nie pogardzę dobrym fistechem. Powiesz mi coś o tym więźniu z Salamandry? Kiedy? Ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. O! Dzięki.
Okej, okay, czyli musimy się tam dostać. Bywaj. Czyli już mamy powód, że tam wejść, ale idziemy do kapitana. Poważna rozmowa. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż. Zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru. Ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Cześć. Chcę z tobą porozmawiać o Salamandrze. Nie obiecuję, że odpowiem. Ktoś powiedział Salamandrze o zleceniu na Kuroliszka. Co sugerujesz? Pewnie magister. Po tym, jak go wypuściliście. Nie mam dla ciebie czasu, Wiedźminie. Koniec rozmowy. Aha. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kaucję. Takie jest, kurwa, prawo. Prawo jest po to, żeby je łamać. Nie znasz się na tej pracy, Wiedźminie. Ja cię nie uczę, jak łapać potwory. Wypuściłem go. Ale to nie znaczy, że straciłem z oczu. Ale... Zresztą nie muszę ci się tłumaczyć. Koniec rozmowy. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? Azarem Javedem? Oho! Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej. Co w tym dziwnego? Skąd masz pieniądze? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować w dzielnicy handlowej. Od czego są znajomi? Bogaci znajomi. Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty skomplikowanego dochodzenia. Tak to jest, jak amatorzy biorą się za poważną robotę. Ale przynajmniej chciałeś dobrze. Przyjdź, jak wpadniesz na jakiś poważny trop. Udzielę ci paru dobrych rad. Coś. Dobra, olać go. Powiem ci tak, olać go. Zobaczmy, jakie są questy. Tutaj stąd to możemy zrobić. Pokonaliśmy to. Podejrzany Talar, podejrzany Vincent. Ty, my możemy Vivaldiemu powiedzieć, że jest niewinny? Bo wcześniej było takie coś, że nie ma dowodów. Dobra, to idziemy. Witam. Witam. Słuchajcie, tędy wejdziemy? Nie, tam trzeba. Tu, tak? Nie, jeszcze dalej. Sił mi już brak. Czekajcie, właśnie. Nie jestem w humorze, przyjdź później. Ja pierdzielę. Tak wiele zapomniałam. Chciałem zapytać, czy wpieprzy nas do szpitala. Nie szczędź gr... Kurde, my kwiatów nie mamy. A na to się obrazi, trzeba od ogrodnika wziąć. Jak mam się zes? No zara, te wykonuję na razie, widzę, spokojnie, spokojnie. Geralt! Co się dzieje? Ej! Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Nie wygląda na bojownika z Coyatel. Jego bratanek był w komandzie, które złapali zakonnicy.
To ta banda, która wyrżnęła osadę pod wyżyną. Ja od niej mam. Nie przyznali się, ale my swoje wiemy. To pomyłka. Mój bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą. Był. Już wisi. Zanim zdech, przyznał, że się z tobą kontaktował. Karle zawsze. Dobrze, że udało się ich wyłapać, zanim położyli łapska na tym transporcie. Karle zawsze. Karle był prawdziwym Karle. Patrzą. Wciągnął ich w pułapkę, ale przypłacił to życiem. Idziemy. Zbieraj się, Vivaldi. W lożku będziesz miał dużo czasu na żałobę. Ty, ale on jest... Nie chciałem mieszać się w interesy Havekara i Scoia'tael. Młodzi głupcy nie dali mi wyboru. Haren przestraszył się odwetu wiewiórek. Sprzedał nie da się całe siedzieć. Komando. Myślał, że zapewni sobie bezpieczeństwo i zgarnie nagrodę. Teraz młodzi nieludzie nakarmią kruki i wrony. Prawdziwych zwycięzców tego konfliktu. Czekaj. Bo przecież znajdzie się ktoś, kto pomści młodzież walczącą o wolność. Ktoś wykorzysta tę to śmierć. To nasza wina. Oczywiście w imię słusznej, sprawiedliwej zemsty. Tylko padlinożercy będą tłuści i syci. Ty. Kruki i wrony. Zabili Vivaldiego przez nas? Jedna damulka kazała mi spieprzać z ogródka. To naszczałem jej na kwiatki, co by ładniej rosły. Nie ma takiego dowodu, powtarzam, nie ma takiego dowodu, że Vincent Mais wiedział o zbrodniach Salamandry. Jest nagroda 500 000 orenów za choćby cień dowodu. Tak, to prawda. Nie ma takiego dowodu, powtarzam, nie ma takiego dowodu. Oj, w dupę. Szkoda dla was. Oj, w dupę, widzowie. Chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Klasik. Pójdźmy po kwiat. Opowiedz chętnie. Mogę w ramach jakiejś dowolny. Bardzo. Jedne? Białe. Mogę jaki białe. Ta jeszcze jedna. Na wszelki. Mogę jaki białe. Bardzo. A ta jeszcze jedna. Jaki białe. Dobra, mamy na dymanie. Mamy na dużo dymania. Same białe na grób? A, to dla rozrywki. Mogę porozmawiać z Vivaldim? Nie ma mowy. Aresztowany za kontakty ze Scoia'tael. To polityczna sprawa. Nie mieszaj się do tego. Nie, pieprz, to tylko stary krasnolud. Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Mnie wszystko jedno. Zapłacisz 200 kaucji, to nie wypuszczę. Oto pieniądze. Dobra. Good ending. To było łatwe. Przejdzie przez okej, otworzył. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Witam, Foxy. Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz, oddam ci ją. Za ile? Nie obrażaj mnie, wyciągnąłeś mnie z więzienia. To prezent, bierz i nie marudź. Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda.
Ciekawe. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie, może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Tak, David. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. No dobra, jakieś info zawsze. Co cię? Mam nadzieję, że uda ci się odzyskać majątek. Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Tak, Quinto. Siema, Dymek. Należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki. Ja też, Rukasz. Bez wykształcenia. Dobra, jest ta gra. Szkoda gadać. I wy ludzie nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Tak. Bywaj. Dobra, gdzie ta książka jest? Co on ją dał mu już? Nie powinniśmy jej mieć? Czy ja ślepy? A, ona jest w questowych chyba. Dobra. Jeszcze jedna książka, ale nie pamiętam skąd tam gadał. Może później zobaczymy. Ty, to jest ta druga? Czekaj, my questa wykonaliśmy? Tropy to luj, to potem. Spotkał go, czekaj, co? Wieczorem w misiu kudłaczu jest chłopco płaci. Ile mamy tych? 10, 4, 140 golda, bo on hardychę miał płacić. Dobra, trzeba będzie pójść. Cześć. Zasłużyłem uszani na przysługę. Ale przysługa to pewnie wpuszczenie do szpitala. Ej! O kurde, ty! Racja, przecież to był quest. Trzeba będzie do wieczora. Dobra, zrobimy kilka rzeczy znowu naraz, widzowie. Oddamy questa. Potem pójdziemy. Do spania. Oddamy broszę. Za mało mi płacą. Potem do Szani, bo ona nie chce z nami gadać teraz, jak jest na zewnątrz, nie wiem czemu. Tak, Rukaszu, no, nie wspieram tego. Dla mnie wszystkie nieludy są siebie warte. Dla mnie też, dobrze mówisz. Można tak mówić, nie? Kurde, tu jest taka masa questów w tej grze, że tu jest luj. O! Witam panią. Co za tyłeczek. Czemu mi się nie trafiają tacy klienci? Spokojnie, masz tu kwiato, babo, kwiata. Nie wiem, jak odwdzięczają się księżniczki uwolnione z wieży, ale obiecuję, że nie będziesz rozczarowany. Trzymam cię za słowo. Ej, mamy już tą kartę, czyli każda kurtyzana ma tą samą. Okej, to luj. No dobra, ale pohędożył wiesiek, teraz będzie spokojniejszy.
Czekaj, co to jest? A nie, to za Amtus. Elf, Krasol, człowiek. Co ty piszesz? Ty właśnie, chciałem z nim pogadać. Co? A, nieważne. Chciałem, że coś powie o tym mieczu. Bohem dożyłby. Obok jest burdel. Idź. Dobra, to do wieczora pośpimy. Psia mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Widziałeś gdzieś Kolmana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. A, miałem meteoryt schować. Znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz, po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać. Nie wiem, czy to się przyda kiedyś. A zlecenia wyrzucić. Dobra. Tylko pytanie, właśnie, czekajcie. Aha, bo nam... Na groble to i tak mieliśmy tam iść, ale co my mieliśmy wieczorem zrobić? Duszani, kurde, ja pierdzielę. O, lu, idziemy na tą groblę teraz. Gdzie wypieprzę to ulepszenie? Przyda się może potem. Jak wykuję se miecz, może to wrócę, to wtedy może będę bardziej OP. Nic na sel nie mamy. A, miałem sprzedać te broszki, a to sprzedam jak tego. Wrócę z grobli. Miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Siegfried. Podoba mi się to. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. No właśnie, honorowy jest. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód zabicia 10 utopców? Nie, jeszcze się tym nie zajmowałem. Wróć, jak zdobędziesz... Okej, on na utopce dał questa.
Dobra, idźmy na tą groblę. Tam był quest. Dwa questy mamy nawet tam. O! Co mam powiedzieć? Coleman. Więcej nic nie widziałem. Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko... Czekaj, ktoś tu idzie. To ten białowłosy. Znowu pakuje nos w nie swoje sprawy. Widział nas. Uważaj, to Wiedźmin. Jest bardzo niebezpieczny. Nareszcie ktoś mnie docenił. Wiedźminie? O czym tak miło gawędziliście? Nie udawaj głupiego, Wiedźminie. Wiesz dobrze. Wiem. Przy okazji, nie zapłaciłeś mi za zlecenie. To prawda. Masz tu 100 orenów i... Błagam, nie wydaj mnie. Niby dlaczego? Tu nie chodzi o mnie. Pomagam Vincentowi rozpracować tajną organizację Salamandry. To sprawa wagi państwowej. Jakoś wam nie wychodzi. Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę. Tak, Torker, no. Salamandry psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie, kto to? Nie, ale gdybym go spotkał, poszczułbym wściekłymi psami i połamał nogi w kolanach. Ej. Wiedź... Co? Wiedź... Powiedz mi o... W niewielkich dawkach działa pobudzająco, poprawia humor. Większe ilości mają działanie euforyczne, mogą wywoływać agresję, zabijają ból i zmęczenie. Zewnętrzne efekty to szkliste oczy i katar. Zamierzasz się zabawić, czy wejść do interesu? Ani jedno, inwestycja. Ani bywaj. Czekajcie, ale to ja mam wracać. Towary. To było coś takiego. Muszę iść na groble, dostanę tam zlecenie od kupca. Dobra, idźmy. Jak już wyszliśmy. Taki widoczek. No, ale tu ładnie, powiedzmy. Źle nie jest. Źle nie jest, dobrze nie jest. Jest po polsku. Flisak. Rybak, kupiec. Ciężka służba. Co pilnuje cię? To się pieprzcie. Kupiec. Ani chwili wytchnienia. Tak? Czy on nam dawał jakiegoś questa? Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani... Siema, Jawis, dzięki za 4 lata. Towary. To prawda? Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. Bywaj. 400? Człowieku, co ja bym za 400 zrobił? Czy od razu nam questa wzięło? Aha, na bagna. Nie, czekaj. Najpierw wykonajmy te resztę w tym i książki. Dowody wskazują na niewinność Vincenta. Jeśli chcę wydać Colemana, muszę iść do karczmarza. I to jest pytanie, czy go wydawać, czy nie. A właśnie, do alchemika trzeba. Dobra, najpierw do alchemika, bo tego na pewno zaraz zapomnę. Chcesz pociupciać? Jestem taka rozpalona.
Okej. Okay. Dobra, na razie go nie sprzedawajmy. Zobaczymy, co z tego będzie. Trzeba wszystko wykonać w mieście. Czyli tak, do wieczora pójdziemy spać. Za chwilę. Trzy questy są do oddania. Znaczy, te broszki to nie jest questy. Jest raczej, że ciągle mogę oddawać, ale nie wiem. Tak myślę. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!